I witajcie z tej strony Maturen, a ja witam was w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Fallout 3. Jest już ranek, noc minęła, ptaszki sobie wesoło latają. Chociaż nie wiem co to są za ptaki i wolę nie wiedzieć. Tak więc możemy się chyba już udać do Moiry. Taka drobna dygresja. Pewnie widzicie, że mój pasek zdrowia jest pełny, że jestem zdrowy jak byk pod względem Fallouta. I jakim celem to zrobiłem? Nie wydawałem żadnej kasy na steampaki, ani żadne inne pomoce medyczne. Nie poszedłem do nikogo, żeby mnie wyleczył, tylko położyłem się spać. Tak, w super, super markecie. Tam akurat jest jedno wolne łóżko, które po niestety wybiciu tych bandytów jest wolne. Dzięki czemu możemy się w nim spokojnie położyć, jeżeli oczywiście nie ma nikogo w pobliżu. Jeżeli są wrogowie, to nie da się niestety położyć. Wyskakuje komunikat, nie można się położyć spać, dopóki wrogowie są w pobliżu. I nie trzeba się kłaść nawet na jakiś dłuższy okres czasu, wystarczy po prostu na jedną godzinę. Jeżeli podejdziecie do łóżka, otworzy się wam takie okno. Z tym, że jak długo chcesz czekać, jest zamienione na jak długo chcesz spać. Czekanie akurat nic nie daje, ale spanie daje nam dosyć sporo, ponieważ po pełnym pasem zdrowia. Ale wycieki mają w tym mieście. Już drugi chyba znalazłem. Otwarte? Otwarte. No dobra. Cześć. Jak tam badania terenowe? Jak się udał Shaber? Masz żywność i leki z super duper marketu? No, oczywiście, że mam. Nie no, retoryką nie będziemy coś bawić, przecież prawda, że ja mam. Nie było łatwo, ale mam jedzenie i leki. Naprawdę? Udało ci się? Tak? To świetnie. Opowiedz mi o tym. Na spotkaniu z bandytami była imprezka. Nie no, mówmy prawdę. Rany, naprawdę? Bandyci i roboty? Chyba nie tylko ja pomyślałam o grzebaniu w magazynach. Trzeba będzie zachować ostrożność przy ich plądrowaniu. Szczególnie, że tam nic nie ma. Zatrzymaj to, co udało ci się zdobyć. Osobiście wymieniłam się za duży zapas żywności. Proszę, częstuj się. Po dłuższym czasie może się przejeść. O, weź też to. To stary odkażacz żywności. Wystarczy, że będziesz go nosić, a on automatycznie poprawi większość żywności i napojów. Fajnie. No to dalej. Lecimy. Kolejne badania. Muszę jeszcze zbadać żywą ofiarę skażenia promieniotwórczego. Ktoś musi sprawdzić, jak można przejść przez pole minowe. I to składa się na pierwszy rozdział książki. Coś ci się spodobało? To spróbujmy już to promieniowanie. Tak. W tej kwestii potrzebuję twojej pomocy. Dużo o tym czytałam, ale jakoś nie miałam okazji zbadać żywego przypadku. Przynajmniej nie na długo. Dobrze by było, gdyby udało ci się wystawić na działanie promieniowania, żebym mogła zbadać jego skutki. Oczywiście nie chodzi mi o dawkę śmiertelną. Wyleczę cię, zanim do tego dojdzie. Dobra. Zapromieniuję się. O, to słodkie. Jak brzoskwinka. Czy raczej jakiś wyschnięty owoc, rosnący we wściekle radioaktywnej parodii tego, co kiedyś było uprawą. Dawka 200 radów wystarczy do badania lekkich skażeń. Ale jeśli przyjmiesz 600 radów, lub więcej, moje testy będą o wiele dokładniejsze. Jeśli tylko wrócisz, zadbam o to, żeby nic ci się nie stało. No dobra. Lecimy. Wracaj szybko. Zachoruj na chorobę popromienną. 200 rad. I 600 rad. Tak. Kiedy pierwszy raz grałem Fallouta, robiłem też to zadanie. I zawędrowałem aż. Gdzieś tu chyba. Do jakiejś starej fabryki. Rany, ile tam się namęczyłem z tym promieniowaniem. A potem odkryłem dużo prostszy sposób. Jeżeli widzicie, bomba wciąż tutaj stoi. Właśnie od tej bomby nazwano to miejsce. Jak tam mówi nam pan... Jakiś tam, burka. Wokół niej jest skażona woda. Jeżeli podejdziemy do skażonej wody, mamy coś takiego jak pi, które dam nam 4 punkty życia i 18 rad. Wystarczy się napić tego kilkadziesiąt razy. No i cóż poradzić. Promieniujemy się. Oko. Kto tu tam nędzi nad uchem? Ciszej no, ja tu się napromieniuję. Czy promieniuje się, czy co? Poddajcie się jego mocy, poczujcie jego blask. No i pijemy. Próbujemy jakoś się napromieniować. Nie będzie już je to jeszcze. Smutku, ani cierpienia, powiem... Pasek licznik Geigera. Promieniowanie. Twój organizm przyjął znaczną dawkę promieniowania. Odwieź lekarza lub weź antyrad, żeby obniżyć poziom zatrucia.
Możesz się także zabezpieczyć przed promieniowaniem, biorąc rad X, który zwiększa odporność na promieniowanie. Podział uwolni nas od Sprawdźmy, jaki to jest. bólu Chorujesz na drobne na promieniowanie. Status. Rady. Mamy 225 promieniowania. Połowa to jest 500, a 1000 to jest chyba dawka śmiertelna, jeżeli pamiętam. Czyli jeszcze gdzieś tutaj musimy dojść tym licznikiem Geigera. Dalej. trudów tego świata. Pijemy dalej, co tam? Tak, W skończy końcu się nasze Moira obiecała, że cierpienie, nas wyleczy. gdy zmyje je No blask ludzie, nie Bogu nęćcie mi tak nad i uchem. wypali ogień jego geniuszy. Fajnie, wypali Każde ogień z geniuszu. nas urodzi bilion gwiazd, stworzonych z masy naszych nędznych, brudnych ciał. Jeszcze, jeszcze. Każdy z nas Zaraz będzie drobne będzie nagry. matką i O. ojcem Średnie na tryliona promieniowanie. cywilizacji. Oj, poważnie. Wszyscy poznamy spokój, koniec Niedługo trzeba będzie to cierpienia i przerwać, atom takie jego promieniowanie. pełnej chwale. My Powiadam pijemy wam, tą wodę i przyjaciele, pijemy. chodźcie, I ciągle jesteśmy modlijcie się coraz ze słabsi. mną i módlcie się. No szkoda, szkoda. Chwalebny atomie, Brutalna ta metoda leczenia. daję ci te oto kruche kości. Dobra. Jeśli będziemy Oddaję ci ryzykować, niech to samo przejdzie do oto tej 6300. słabe ciało. Oj. Błagam Dobra, cię, wystarczy. użyj mnie jako Zachorowaliśmy na narzędzia. ciężką chorobę popromienną. Co tam daje to prom? Co tam daje? -2 tężności, -3 wytrzymałości, -1 siły. W każdym kolejnym poziomie napromieniowania jesteśmy coraz słabsi. Dobra, kombinować już dalej nie będziemy, bo nie chcę się przypadkiem tutaj zginąć od tej promieniowania. Tak więc, ile mamy, tyle mamy. Mieliśmy zachorować na 600, mamy 6. Proszę. O, kiepsko się czujesz? Czy może masz za dużo na liczniku Geigera? Jeszcze trochę promieniowania i wypali mi dziurę pod lodem, prawda? Widzę, aż promieniejesz z radości. Teraz spróbuj nie ruszać się przez chwilę. Puchar za Powiedz, jak suchar. się czujesz, a zaraz cię opatrzę. Dobra. Masz dużo szczęścia, wiesz? Normalny człowiek w tym stanie ledwo ustałby na nogach, nie mówiąc już o powrocie. Zapiszę tylko parę spostrzeżeń i wyleczę to paskudne promieniowanie odrobiną specyfiku własnej roboty. Oj. Nie miałam okazji wypróbować go na kimś tak silnie skażonym, ale na pewno wszystko się dobrze skończy. Jakie to ekscytujące, nie sądzisz? Pewnie. Dobra, trochę braminiego mleka, parę magnesów, jeszcze trochę ciepłych myśli. Cóż, dobra wiadomość to to, że żyjesz, ale wystąpiły też pewne skutki uboczne. Taka mała, maleńka mutacja, Że co? ale przynajmniej jest niegroźna. Mam nadzieję. Proszę, weź ze sobą trochę środków przeciwko promieniowaniu, jako przeprosiny za to, że poplątałam ci DNA, jak kociak kłębek moheru. Ups. Eksperyment Moiry miał niespodziewany efekt uboczny. A teraz, kiedy zawsze będziesz odczuwał skutki poważnej choroby popromiennej, czyli chyba 400 radów, okaleczone kończyny będą uległy samoistnej regeneracji. No dobra, skończmy ten rozdział badaniem min. Miny to jedno z niewielu zagrożeń, które można wykorzystać. Jeśli rozbroisz minę, zanim wybuchnie, możesz sprzedać ją za sporo kapsli. Super. Słyszałam opowieści o wymarłym mieście pełnym min. Handlarze nazywają je po prostu polem minowym. To doskonałe miejsce na pracę w terenie. Udaj się tam, wróć i opowiedz mi o wszystkim. No i przynieś mi minę do zbadania. Dobra, idziemy. Och, nie przejmuj się. Nikt już tam nie chodzi, bo mówią, że to miasto jest nawiedzone. A skoro duchy nie istnieją, możesz skupić się na minach. Podobno po środku miasta jest plac zabaw. Jeśli dotrzesz tam i z powrotem, na pewno będzie co opowiadać. No dobra, czyli że nie Nie daj muszę się się martwić zabić. minami, ponieważ miasto jest nawiedzone. No dobra. Czyli że mamy dotrzeć na jakiś nawiedzony plac zabaw, wrócić tam na pole minowe i przy okazji przynieść minę. Co brzmi to świetnie. Dobrze cię widzieć. Dobra, sprawdźmy, gdzie jest to pole minowe. Dane. Ojej, kawałek drogi. Ale cóż, lecimy. Aktualne zadanie. Przynieś Mojże minę. No dobra. Też. Proszę, proszę, pomóż mi. Potrzebuję wody. Umieram. Może być jakakolwiek? Piłem to napromieniowane gówno i nie mogę.
Zaraz to wyżygam. Potrzebuję czystej wody. Proszę. Szkoda, mam tylko napromieniowaną. Piję, co tylko znajdę, ale nie daję już rady. Potrzebuję oczyszczonej wody. Proszę, jeśli jakąś znajdziesz. Dobrze. No nie wiem, gdzie mogłaby być oczyszczona woda, ale... No, może mu się przyda. Dobra, lećmy na to pole minowe. No, oczywiście trzeba się trochę uzbroić. Kto? Licho wie, co znajdziemy na tym skowie. Oj! Mruki. Mruki nie były zawsze zbyt dobrą sławą wśród bohaterów, antybohaterów właściwie, gier komputerowych. Zawsze to były jakieś wielkie mrówki. Oj, zawituję całą kręklawę. Może jednak nie będziemy tego oka denerwować. Coca-Cola. Dobrze jest to, że z automatów możemy brać sobie spokojnie całe picie. Nieważne, jakie to jest picie. Zawsze to jest albo Nuka-Cola, albo Nuka-Cola Quantum. O. I puste butelki po napoju. Dobra. Jakiś domek. Ktoś tu mieszka w ogóle? Nawet ładnie wygląda. Małe rancho. Dzień dobry. Cześć. Kim ty do diabła jesteś? Skąd cię przywiało? Moriarty cię nasłał? Nie. Jak to tak? Że my z Moriartym o tym nie gadaliśmy. Dobra. A to drań. On mnie oszukał. Chce mnie zabić. Te kapsle należą do mnie. Zarobiłam je. Daj kapsle, a powiem mu, że cię nie. Spoko. Słuchaj, nie wiem kim jesteś, ale nie mam zamiaru oddawać ci moich zarobków. To było nieodane. Zrobisz to dla mnie? Dobra. Nie sądziłam, że kogoś to może obchodzić. Proszę. Dzięki, jesteś w porządku. Powiedziałem to samo, co przed chwilą, żeby dała swoje kapsle i się zgodziła. I tym razem to było 100% szans. List od Woltek. No się przyda. Co tam jest za list? Zatem przyjęcia państwa do społeczności Kryty 101. Gomez? Gomez. W tych materiałach aplikacyjnych znajdziecie pełną listę zasad i procedur związanych z przygotowaniem do schronienia. Woltek dostarczam. Ubrałem nosek i wyżywienie. Rzeczy osobiste muszą zostać przejrzane i zatwierdzone. Zanim mogę być dostarczone do zarezerwowanej przez państwa kwatery w krypcie. W wyniku awaryjnego wejścia do krypty nie będzie można przenieść przez jej wrota żadnych rzeczy osobistych. Wszyscy mieszkańcy krypty muszą przejść seminarium orientacyjne. Jeśli nie przyszli po państwo w ramach procesu, prosimy o umówienie się z swoim reprezentantem Woltek. W przypadku aktywacji krypty, niezależnie czy jest to rzeczywisty alarm czy ćwiczenia, Woltek uruchomi alarm słyszany bezpośredniej okolicy wejścia do krypty, zaś mieszkańcy powiadomieni zostaną przez holotaśmową wiadomość na numer telefonu znajdujący się w ich profilu mieszkańcy. Prosimy wtedy o natychmiastowe zgłoszenie się do krypty 101 i oczekiwanie na przyjęcie. Woltek z chęcią powita państwa rodzinę jako wartościowych mieszkańców. Pamiętajcie, aby przedstawić ten list swoim reprezentantowi w Woltek. W celu otrzymania specjalnej pamiątkowej zabawki Volt Boya skidzący się głową. Pozdrawiamy Woltek. Zaraz. Gomez? Funkcjonariusz Gomez? To ten, którego tam widzieliśmy? Chyba była taka osoba w krypcie. Przecież krypta chyba była zamknięta przez parę set lat. No dobra. To się robi coraz zaziste. Skąd się mój wziął na ten poziom? No dobra. Ale jak jest, to nie będziemy chyba wybrzydzać. Się trochę by przydało jednak to otwieranie zamków, żeby mieć na tym i nauki ścisłe, żeby mieć na tym poziomie łatwym. Retoryka oczywiście się przyda. Oczywiście handel. Trochę tak, defensywnie, ale co tam. Co tam mamy? Intensywny trening, mała liga, to nie. Koniec nauczeń. Sektatusia też nie. Znawca splów. To się może przydać, ale chyba pojętnego ucznia wezmę. Bo chciałem to wziąć na drugim poziomie, ale się niestety. Musiałem już wybrać ten pierwszy perk, tylko powiedzieć. Wow. Ile tutaj rozwalonego wszystkiego. Lol, krytoszur. Nie wiem co to jest za załatajstwo, czy coś. Ale wolę temu czemuś drogę nie wchodzić.
Napromieniowana woda. Skoro to wszystko jest napromieniowane, to woda w rzekach pewnie też. Wait. Co to jest? Czemu to na nie leci? Jakie to odporne. Drugi leci. Ma coś ten kratoszczur w sobie? Chwilę, walnę sobie quicksave'a.